Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek symulatora Straży Pożarnej 2017. I na razie, póki to jesteśmy w naszej remizie, czekamy na kolejne zgłoszenie. Się tu troszkę porozglądam, co tu mamy fajnego. Tu jest taka duża, duża straż z drabiną. No i fajnie, elegancko. Dobra, tu sobie mogę wyjść. Aha, tu generalnie są te straże, którymi my jeździliśmy do tej pory, czyli tu jest taka jak gdyby główna, znaczy w sumie to jest cała chyba główna remiza, ale tutaj generalnie coś więcej się zawsze dzieje, przynajmniej na razie do tej pory się działo to, że z tego miejsca, żeśmy sobie startowali. Aha, tu są takie zjeżdżalnie, w sensie takie ruki. Ciekawe, czy się da tym zjechać, czy nie? Da się zjechać elegancko, dobra. Wiem, że to funguje. Okej, pożar ciężarówki. Co my tu mamy? Wóz gaśniczy, cysterna strażacka, pojazd dowodzenia. Co to jest pojazdowanie? Kierowca dowodzenia? To może nie. Wóz strażacki, cysterna, załoga zespołu natarcia, dowódca zespołu natarcia, kontynuacja gaśniczy wewnątrz, na zewnątrz. Dobra, weźmiemy sobie to. Będziemy dowódcą zespołu natarcia. Start. Okej. Dobra, wszyscy. Achtung, Achtung. LKW Brand. Einsatz für ELW LF24. Jedziemy. Raz. Pyk. RTW. O Jezus, ale żem spadnął. Dobra. Ty, nawet jesteśmy na czas. Dobra, czekaj. Nie ten, tym muszę jechać. Dobra, elegancko. Dobra, jesteśmy w samochodzie. Dowódca operacji, dyspozytornia. Wyruszamy. Halo, proszę jechać. Ja, nie ma kierowcy, to jak mamy jechać, nie? Dobra, kierowca dobieg. Okej, jedziemy. Ile tych wozów jedzie? Raz, dwa, trzy. Co najmniej cztery wozy widzę na razie. A tak jest, jesteśmy w zespole natarcie. Mamy tutaj. A nie, myślę, że to są jakieś aparaty tlenowe, ale to nie jest chyba aparat tlenowy. Raczej nie, dobra. O, chyba jesteśmy na miejscu już. Jezu, ile tych wozów przyjechało. Co on tak krzywo stanął jakoś tak dziwnie, nie wiem. Dobra, jest cały personel, ok, zaczynamy akcję. Dobra, stary, wysiadaj. Co mam robić? Co mam robić? Czekaj na dalsze instrukcje. No to czekam. Ale panowie, tu się pali, trzeba było coś zrobić może, co? No, tu się chłopaki, widzę, rozkręcają trochę. Czekaj na dalsze instrukcje. No to czekamy, ale nie wiem, o co chodzi dalej. Ej, co on niesie za walizkę? Halo? Myślałem, że ja to będę tak polewał po prostu, a tutaj nic, znowu się nudzę, tak?
No super, naprawdę ta praca w straży mi się podoba. Nic nie trzeba robić, tylko wsiadasz do samochodu, jedziesz sobie, przywieźć cię przywiozą, odwieźć cię odwiozą, co najwyżej jedziesz wozem strażackim. No ale spoko. Mogę wejść w ten strumień? Mogę wejść. Elegancko. Nie, ale to się tutaj paliło masakrycznie, wam powiem. O nie, ale chłopaki myślę, że to ugaszą. Misja zajmuje około 50 minut, chyba to nie będzie tego 50 minut tutaj ziomek gasił, no bo masakra by była. Zaś bez przesady, rozumiesz, to jest symulator, ale nikt tu nie musi samochodu gasić 50 minut. Dobra, z tej strony jeszcze do polej. Generalnie powinno być dobrze. O, dobra, chyba ugasił. I wygląda na to, że jest po akcji. Dobra, wsiadamy do samochodu. No i tyle. Myślałem, że te akcje będą trochę ciekawsze, tak? Że coś tu będą mogli jednak robić, jakąś siekawką pogasić albo coś. Chyba, że w dalszej części. Ale na razie póki co nie do końca tak jest, no ale nic, dobra. Wracamy do naszej remizy. A teraz już zgodnie jedziemy z sygnalizacją świetlną, także poczekamy sobie trochę. Feuerwehr. Patrz, jak to pięknie wygląda, jak jedzie cały taki korowód tej straży. Czujecie się, jakby się na przykład paliła taka hala, co tu stoi, albo jakiś taki hangar? Wow, to by dobra była masakra. Już nie wspomnę, że na przykład taki budynek by się palił i tam na trzecim piętrze na przykład by trzeba było kogoś uratować. O, to dobra byłoby, kurde, zadanie. Jeszcze fajnie by było, jakbyśmy na przykład my musieli tam do tego budynku wejść i tego kogoś uratować. To już w ogóle byłoby mega. Może takie misje będą, nie wiem, zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Na razie póki co troszkę się nudzę, tak? A tam stał Saci, tam stał fajny. Mini Cooper. Dobra, jest nasza remiza już. Że chyba nie z tej strony żeśmy podjechali, a nie z tej, tylko trochę dalej, dobra.
Dobra, no i po misji. W sumie w tej misji kompletnie nic się nie działo. Przynajmniej z naszej perspektywy. Zobaczymy, jaka będzie kolejna misja. Mam nadzieję, że już znacznie lepsza. Tu coś jest? Nie, tylko wyjście, dobra. Czekaj, czy coś tu jeszcze jest w tej remizie? Zaraz zobaczymy. Dobra, mamy raport, ok. Syk. Tu jest kibelek, ej, mogę sobie do kibelka wejść, serio? Czy zajęte jest? Nie ma nikogo. Jakbym chciał skorzystać, czemu nie mogę skorzystać? No, remiza fajna, jakby nie było. Tu jest damska ubikacja, ok. Jest taki korytarz. Nie no, remiza wam powiem na wypasie jest. Nie tutaj robi tych ludzi, ja cię kręcę. Cały sztab. Tam się nie da wejść, dobra. Tu chyba też się nie da. Się da zamknąć? Nie. Dobra. I tu jest jakiś taki dziwny przejść. Nie wiem, po co to tu jest wszystko, ale... Jedne przejście, drugie, trzecie. Ja cię kręcę. Dobra, mogłoby się coś wydarzyć, bo chciałem pojechać na kolejne zadanie. Ale na razie póki co nie mogę. Dobra, jest mały pożar. Jedziemy jedną cysterną strażacką i teraz tak, czekać, żeby to dobrze zrobić. Dowódca natarcia dowodzi wozem strażackim, koordynuje akcję i spami na miejscu. Ale jak ja bym chciał coś pogasić sobie, czemu nie mogę nic pogasić? Obsługuję urządzenia w pojedynku. To chyba tylko to nam pozostaje. Koordynuje akcję i zasobami na miejscu zdarzenia. Mały pożar, no to weźmy to. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2, Nachbarsweg. Dobra, biegnę, biegnę. Raz, dobra, cyk. Dwa. Chyba tędy. Dobra, stoi, stoi, już otwarte jest wszystko. Także jedziemy. A jest kierowca? Ej, czekajcie, to nie ten wóz. Do którego ja mam wozu iść? Ja myślę, że to ten wóz jest, a to nie ten. A ten, dobra, widzę, tu się coś chyba świeci na zielono. Czy tym malutkim sobie pojedziemy, okej. Okay. TLF-ikiem, dobra, to jest LF-27. No okej, jedziemy. Cyk. Zbyniutkajmy to jademy, co na akcję, ja? Dobra. Jezu. Ale ostrożnie jedź, stary, bo tutaj się pozabijamy zaraz. Tu chyba się coś pali z tego co widzę właśnie, po prawej stronie. Tak jest. Dobra. Idź do zaznaczonego obszaru, gdzie mam iść? Dobra, coś się dzieje. Weźmy wąż.
Jest okej, okay, elegancko. To mi się podoba. Oh yeah. Ugaś pożar. Jak się gasi pożar? A tak, normalnie, dobra. Nie, to mi się podoba, tak to ja mogę pracować, no. Czyli coś się dzieje, a nie, kurde. Ej, ktoś huśtawkę podpalił, no bez jaj, normalnie bez jaj. Dobra, pożar ugaszony. Musimy chyba to odłożyć generalnie, tak. Dobra. W sumie chyba po akcji będzie, tak? Cyk. No i tak w sumie to by było chyba na tyle w tym zadaniu. Nie wiem czemu oni zawsze z powrotem jadą inną drogą niż żeśmy jechali tam. Jakoś tak naokoło jeżdżą z powrotem. O ludzie. Natomiast tam sobie nawrócić to nie. To jakimś takim kółkiem jedziemy znowu. Co tam Zbyniu? Pożar ugaszony, nie? Tak jest. A teraz będziemy w korku stoić znowu. Ciekawe czemu tam ci stoją. Mają chyba zielone światło, a jakoś się zatrzymali na środku skrzyżowania i sobie stoją. Mam tylko nadzieję, że mi to nie utrudni żadnej płynnej jazdy. Albo i utrudni. Zbyniu nie może, to ja dam radę. Cyk. Czy ja tu przejadę? A, dałem radę, okej, dobra, lecimy dalej. Fajne jest to w tej grze właśnie, że możemy się zmieniać w czasie gry na jednego członka zespołu. To też jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jeżeli komuś coś nie idzie, a na przykład gra się zbuguje, zauważyłem, że ta gra dosyć często się buguje, to wtedy właśnie możemy sobie się przesiąść na innego członka, no i generalnie możemy coś podziałać w tej sprawie. Wow. Jaki on wskaz? Aha, się klika, dobra, cyk. I działa, to okej, okay, elegancko. Jedziemy w lewo. Dobra, jesteśmy na miejscu, okej. Okay. Mission accomplished. Ok, misja zakończona. Brygada straży pożarnej została wybrana do niewielkiego pożaru w dniu 5 września. Została silny żar. No i ok, ładnie żeśmy to ugasili. Wszystko ok. Zakończymy misję. Dobra, wychodzimy z wozu. I moi kanie, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, by mój kanał subskrybować. Napiszcie w komentarzu, co chcecie dalej. Albo też, jaką rolę żebym pełnił właśnie w straży podczas kolejnych akcji. Także dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!